tłusty czwartek wszystkie cukiernie szykują masy słodkości. Pączki, faworki i oponki. Wszystko to czyni nie lada pokusem dla naszych oczu i żołądków. Czy pomimo diety warto się skusić na jedną z tych bomb kalorycznych? Podpowiadamy, jak cieszyć się ich smakiem i nie mieć wyrzutów sumienia. Wszystko jemy w mniejszych porcjach. Polecam również picie dużej ilości wody oraz zielonej herbaty po każdym spożytym takim tłustym posiłku. Również stosowanie większej ilości takiego błonnika, który na początku zwłaszcza pomoże przy pobudzić pracę jelit. Także to przy takich tłustych dniach bardzo polecam. Puszyste, lekkie, chrupiące. Takie są właśnie pączki. I aż trudno uwierzyć, że kryją w sobie tak ogromną liczbę kalorii. Wszyscy dobrze wiemy, pączek jest bardzo kaloryczny i też ma sporo cukru. Jeden pączek to jest 300 kalorii i żeby spalić takiego pączka, przynajmniej trzeba przez godzinę jeździć na rowerze, ale też można takie domowe funkcje po prostu robić w dłuższym czasie. Można na przykład przez 2 godziny zmywać naczynia, przez 2 godziny trzepać dywan lub na przykład przez 0,5 godziny intensywnie pływać na basenie. Wiele osób wraz z początkiem nowego roku rozpoczęło dietę i właśnie w takim dniu jak tłusty czwartek ciężko jest się im powstrzymać od zjedzenia łakocia. Anna Gawryszewska ma na to radę. Polecam kupić takie małe pączki i wtedy można zjeść ich troszkę więcej, na przykład jednego rano z rodziną, drugiego w pracy i trzeciego po południu z przyjaciółmi, co łącznie nam da jednego dużego pączka, ale będą już to 3 przyjemności. Są jednak i takie osoby, które nie zamierzają się przejmować dietą i pobić swój rekord w objadaniu się słodkościami, bo przecież kolejna taka okazja czeka nas dopiero za rok.